Wystawa jest poświęcona wszystkim Krakowianom oczywiście, bo Hanna Rudzka bardzo była z Krakowem związana, wrosła w środowisko artystyczne Krakowa, wykształciła mnóstwo artystów. Wystawa osadzona jest na takiej koncepcji mieszkania, życia, tworzenia, bo jakby te trzy elementy były nierozerwalnie związane z przestrzenią, w której poruszała się Hanna Rudzka-Cybic. Jej mieszkanie było zarazem domem, jak i pracownią, warsztatem, w którym tworzyła. I tutaj w Galerii Kamienice Hipolitów mamy jakby odniesienie do tej koncepcji w postaci trzech osobnych pomieszczeń. Kalendarz zaczyna się w zasadzie od czasów studenckich. Mamy fotografię jeszcze z nauki w Akademii Krakowskiej. Również znajdują się tu zdjęcia z licznych podróży, które odbywała. Ważnym też elementem czy czasem w życiu Hanny Rudzkiej-Cybic była praca w kawiarni plastyków. Mamy zdjęcia z tego okresu. W pracowni mamy zgromadzone rysunki, które są szkicami do prac olejnych i do gwaszy, bo również często tworzyła w tej technice. I tutaj są różnego rodzaju tematy, którymi się zajmowała Hanna Rudzka-Cybic, bo mamy oczywiście szkice do pejzaży, pewnie najważniejszego elementu jej twórczości. Również znajdują się szkice do portretów, których szczególnie dużo powstawało po II wojnie światowej. W tym roku mamy 25-lecie śmierci Hanny Rudzkiej-Cybic. Może na początku trochę żyła w cieniu twórczości swojego męża, który był najbardziej znany jako taki główny teoretyk kolorystów. Natomiast później oczywiście Hanna Rudzka wypracowała swój własny styl.